Po co żyję? Po co żyję? Jaki jest cel, jaki jest sens mojego, twojego życia? O co w życiu chodzi? Gdy jesteśmy młodzi, posyłają nas do szkoły, każą nam się uczyć. Uczymy się, później studiujemy. Później podejmujemy pierwszą pracę, zarabiamy pieniądze, coraz więcej pieniędzy. Przy tej ciężkiej pracy często tracimy zdrowie, wreszcie mamy dużo pieniędzy, ale odkrywamy, że nie mamy zdrowia. Teraz te ciężko zarobione pieniądze przeznaczamy na to, żeby odzyskać zdrowie. W końcu umieramy. O co chodzi w życiu? O co naprawdę chodzi? Pytanie o sens życia jest niesłychanie ważne pytanie. Pytasz dlaczego? Chociażby z tego jednego powodu, że masz tylko jedno życie, ja też. Czy myślałeś kiedyś, co to naprawdę znaczy, że masz jedno życie? W szkole podstawowej bardzo nie lubiłem zeszytów z matematyki. Podejrzewam, że część z was się domyśla dlaczego. Jak były tam spisane jakieś sprawdziany i potem nauczyciel od matematyki to sprawdzi, pojawiało się sporo czerwonego koloru. Jak tych kilka stron kłuło. Ale przychodził taki dzień, że zeszyt się kończył. Można było wziąć nowy zeszyt, czyściutki, zupełnie pozbawiony czerwonego koloru. Gdyby tak można było zrobić z życiem? Z zeszytem do matematyki to da się. Z życiem chyba nie bardzo. O co chodzi w życiu? Myślałeś kiedyś, jak szczęśliwe są kociaki? Ja lubię obserwować przyrodę. Jak jest taki mały, to bardzo się lubi bawić, trochę podrośnie, łapie myszy, później jest starszy, często się wyleguje albo na piecu, albo gdzieś na słońcu, w ciepłym miejscu. Takie fajne życie. Nie musi myśleć, nie musi stawiać sobie jakichś takich egzystencjonalnych pytań. Nie? Widziałeś kiedyś psa, który przed miską pełen kości, nie chce ich jeść, bo ma jakieś egzystencjonalne pytanie dotyczące tego, dlaczego on tu się w ogóle jest? A gdy żyjesz i nigdy nie zadajesz sobie pytania po co, czym różnisz się od stworzenia? Ja myślę, że właśnie przez to, że zadajesz sobie pytanie po co żyję, tak naprawdę stajesz się przedstawienie tego pytania człowiekiem. Na to pytanie po co żyję istnieje bardzo wiele bardzo różnych odpowiedzi. Bardzo powierzchownych odpowiedzi. Niektórzy mówią, że żyjemy po to, żeby spełnić swój obowiązek. No ja mam pytanie do siebie, a co jest twoim obowiązkiem, co jest moim obowiązkiem? Kto mi ma to określić? A może celem naszego życia jest to, żeby kontynuować tradycje rodowe, rodzinne, narodowe? Ale mam pytanie, czy wiesz, po co żyły te pokolenia, które były przed tobą? Jeżeli nie wiesz, po co żyły te pokolenia, twoi przodkowie, to dlaczego ty masz być kolejnym przedstawicielem pokolenia, które nie wie, po co żyje? Po co żyję? A może celem życia jest praca? Różna, fizyczna, naukowa? Wiesz, ale wydaje mi się, że chodzi o to w życiu, żeby pracować, żeby żyć, ale nie żyję po to, żeby pracować. Są stworzenia dużo bardziej pracowite od ciebie ode mnie. Pomyśl o mrówkach, o pszczołach. Chyba w ludzkim życiu o coś więcej chodzi, niż tylko o to, żeby pracować. No więc o co? A może sensem życia jest to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy? Teraz już coraz mniej jest takich konduktów pogrzebowych, szczególnie w dużych miastach, które blokowały ruch miejski. Ale ja pamiętam czasy, gdy się dość często zdarzało, a czasami jeszcze pamiętam takie powozy, które były ciągnięte przez zaprzęg konny. I wiecie, jak to wygląda, nie? Najpierw jest ta trumna, w której jest ten człowiek, a potem co? Ciężarówki, nie? Tak. Z meblami, z ubraniami jadą, tak? Potem przedstawiciele banków z takimi ładnymi gadżetami, które pokazują karty kredytowe. Ktoś tam z giełdy też idzie, nie? Mówiąc o tym, ile facet posiadał. Tak to się dzieje? No chyba o pieniądze nie chodzi, nie? No to o co chodzi? O co chodzi w życiu? A może jest tak, że w życiu o nic nie chodzi? Po prostu. Życie nie ma głębszego sensu. Więc najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to się zabawić.
jak nie ma na to pieniędzy albo zdrowia, to może lepiej ze sobą skończyć. Wiecie, że 50% ludzi, którzy popełniają samobójstwo, nie kończy 30 roku życia? Wiecie dlaczego? Bo nie wiedzą, po co żyją. Nie widzą w tym sensu. Przestaliśmy widzieć sens życia. A gdy życie wyciskasz jak cytrynę, gdy wgryzasz się w każdą napotkaną dziewczynę jak świeże, soczyste jabłko, żyjesz od przygody do przygody, rozmieniasz życie na drobne, albo myślisz o skończeniu ze sobą, a jednak życie ma sens, to co w ten czas? Wiesz, są takie słowa w Biblii, które przenikają człowieka do szpiku kości. Podejrzewam, że część z nas zna te słowa. Postanowione jest ludziom raz umrzeć i z tym nie dyskutujesz, nawet jak w Biblię nie wierzysz, nie? Ale tam jeszcze zdanie się na tym nie kończy, a potem, wiesz co potem jest napisane? Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Powiesz, jak mogę wierzyć w takie rzeczy? Mój umysł tego nie kupuje. Wiesz, nie chodzi o to, co ty myślisz o Bożym Słowie. To ono określa rzeczywistość i prawdę, a nie to, co ty o nim myślisz. Przecież nie mogę umrzeć i stanąć przed Bożym sądem, gdy totalnie chybiłem, jeśli chodzi o cel życia. Jeżeli przegapiłem ten sens życia. No a kto może mi dać naprawdę sensowną odpowiedź na to pytanie, po co żyję? No nie wiem. Ksiądz, pastor, może politycy, a może uczeni, a może profesorowie, a może filozofowie. Ci ostatni zmagają się z tym pytaniem od tysięcy lat. I wiecie ostatnio do czego doszli? W życiu o nic nie chodzi. Życie jest tragiczną pomyłką. Więc o co chodzi w życiu? Czy o pomyłkę chodzi? Myślę, że ten, który powołał nas do życia, ten, który daje każdego dnia nam życie, ten, który sprawia, że każdego dnia żyję i to moje życie podtrzymuje każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, każdej sekundy. Myślę, że ten ma sensowne odpowiedzi na pytanie, po co żyję. Jak ja byłem młodszy i moje dziewczyny były młodsze, to często młodsza z nich, Ania, często przychodziła, jak wracałem do domu i przynosiła mi taką kartkę. I tam były różne punkty, kreseczki, malunki różne. Ja patrzę na to i niczego nie kapuję. A ona w ten czas przychodziła i mi tłumaczyła znaczenie każdej kreski, kropki, koloru. I to nabierało sensu. Jest tylko ten, który stworzył życie, który dał nam życie, ma prawdziwą odpowiedź na pytanie, o co w życiu chodzi. No ale zapytasz, no ale gdzie on udziela tej odpowiedzi? No, powiem krótko. W Biblii. Część ludzi z taką wyniosłą miną powie, nigdy nie czytam Biblii. Nie dziwię się, głupota jest szeroko rozpowszechniona. Jak Biblia odpowiada na pytanie, po co żyje? Wyrażę to jednym zdaniem. Bóg stworzył nas, abyśmy stali się Jego dziećmi. To o to chodzi w życiu. Żebym stał się Jego dzieckiem. W sensie stworzenia już jestem, ale chodzi o więcej. On chce, żebym był Jego dzieckiem, które z Nim rozmawia, które Go kocha. Wyobrażam sobie sytuację w swoim własnym domu, siedzisz za wspólnym stołem, jecie posiłki od lat i nie ma żadnej rozmowy między Tobą, jako rodzicem, a Twoimi dziećmi. To byłoby totalnie chore, prawda? Albo te rozmowy się ograniczały tylko do takich rzeczy niezbędnych. Bóg chce, żebym go kochał. Żebym mówił o moich marzeniach. Żebym z nim mówił o tym, co mnie niepokoi, w czym przegrywam, z czym nie potrafię sobie poradzić. Żebym miał przyjaźń. Mamy być Bożymi dziećmi, ale z natury nimi nie jesteśmy. Jesteśmy obdarzeni wolną wolą. To jest nasze błogosławieństwo, z drugiej strony przekleństwo. Ale dlatego jesteśmy ludźmi. Bez jednego ani drugiego byśmy nimi nie byli. Biblia powiada, że człowiek się zbuntował przeciwko niemu. Każdy z nas chce być niezależny. A co to bez niego się nie obejdzie? Poradzimy sobie bez niego. No i radzimy sobie coraz gorzej.
tak naprawdę nie jest naszym problemem, że nie możemy znaleźć Boga, czy nie wiemy, że On jest. Często problemem człowieka jest to, i to boli, że chciałoby się Jego pozbyć, ale za bardzo nie można. Nie udaje się. W gruncie rzeczy, mniej czy bardziej świadomie, czy podświadomie, wierzymy w Jego istnienie, ale jak większość, tą sprawę odstawiasz, odkładasz na później. Na daleką przyszłość. Nie jesteś zdeklarowanym wrogiem Boga, nie. Nie masz takiej koszulki, Boga nie ma, nie chodzisz z takimi napisami. Ale wolisz, żeby był jak najdalej od twojego życia. Nie jesteś jego przyjacielem. I to jest problem. Może powiesz, inteligentny, współczesny człowiek, współczesny Europejczyk nie interesuje się Bogiem. Jeżeli tak rzeczywiście jest, jeżeli jest prawdą, to co próbujesz, w jaki sposób myślisz albo mówisz w tym temacie, to chcę powiedzieć, że jest bardzo źle ze współczesnym, tak zwanym inteligentnym człowiekiem. Wiesz dlaczego? A co z takimi półinteligentami jak Pascal, Newton, Pawłow, Dostojewski, Einstein? Co z tymi półgłówkami? Nie wierzyli w Boga. Wyobraź sobie, że posyłasz swojego syna do dobrej szkoły, prywatnej szkoły. Chcesz, żeby został informatykiem. I po jakimś czasie przychodzisz do tej szkoły, pytasz jednego z profesorów, jak tam mój chłopak? A on mówi, panie, on się w ogóle nie interesuje moimi komputerami. No, zero zainteresowania informatyką. No to czym się on interesuje? No, mówi, płytami kompaktowymi, teledyskami i dziewczynami. To mógłby pan profesor tak trochę z nim o tych płytach, teledyskach? I w tym razie, co profesor mądry człowiek by ci powiedział? Jeżeli pański chłopak nie interesuje się informatyką, to minął się z powołaniem. Jeżeli nie interesuje ciebie jako człowieka odpowiedź, po co żyjesz, po co tu jesteś, to chcę ci powiedzieć, że minąłeś się z powołaniem na człowieka. Zaczynam być człowiekiem, w pełni człowiekiem, gdy staje się dzieckiem żywego, zmartwychwstałego Jezusa. Z natury nie jesteśmy dziećmi Bożymi, nie kochamy Boga, chyba że bieda nas przyciśnie. W ten czas sięgamy po Pana Boga tak, jak sięgamy po gaśnicę na ścianie, gdy nie możemy opanować ognia. Ale wiesz, On jest za wielki i za potężny, żebyś mógł sobie pozwolić na takie Jego traktowanie. Jak mogę się stać dzieckiem Boga? Gdybyśmy dzisiaj tego poranku rozpisali ankietę, jakie byłyby odpowiedzi? No trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba zacząć chodzić do kościoła, tak? Trzeba się może nauczyć kilka tam tekstów z katechizmu. Trzeba się modlić. Trzeba przestrzegać Bożych przykazań. W porządku, te rzeczy czyni ktoś, kto jest Bożym dzieckiem, ale żadna z tych rzeczy nikogo nie uczyniła i nie uczyni Bożym dzieckiem. Wiesz, to, że się ktoś urodzi, nie wiem, w garażu, to nie znaczy, że jest samochodem. To, że chodzisz do kościoła, to wcale automatycznie nikogo z nas nie zmienia w chrześcijanina. Tak się nie da. Nigdy się tak nie dawało. Jak mogę się stać dzieckiem Boga? Biblia powiada, że Jezus przyszedł do nas z tego innego świata. My żyjemy w naszym świecie, On jest ograniczony tymi trzema wymiarami. Długość, szerokość, wysokość, tak? Ale jest więcej wymiarów. Widziałeś kiedyś takie szyby z taką folią, że patrzysz w jedną stronę i niczego nie widzisz. Ściana, koniec. Z drugiej strony jest wszystko widoczne. Wiesz, i pewnego razu do tego twojego i mojego świata ktoś zszedł, przyszedł z tamtej strony, przebił się przez tą szybę. Nazywał się Jezus Chrystus. I wszedł w rzeczywistość człowieka, w ludzką rzeczywistość. Do swojej własności przyszedł, mówi księga, ale swoich go nie przyjęli. Ale ta księga również mówi, że tym zaś, nie wszyscy tak zareagowali, nie wszyscy tak reagują, tym zaś, którzy go przyjęli, do prawo, moc, stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Czyli Bożym dzieckiem mogę się stać, przyjmując Jezusa. No i pytanie, czy w ten sposób się przed Nim otworzyłeś? Wiesz, gdy taki moment nastał w moim życiu, zacząłem żyć życiem, w którym jest sens.
wiem, że warto się budzić do każdego kolejnego dnia. Warto wypalać benzynę. Warto używać swoich butów. Warto żyć. I niezależnie od tego, kim jesteś, możesz być biedny, możesz być bogaty, możesz być, nie wiem, zdolnym, przeciętnym, możesz być ślusarzem, możesz być takim pianistą komputerowym. To nie ma znaczenia. Twoje życie nabierze sensu i smaku. W ten czas, gdy staniesz się dzieckiem Jezusa Chrystusa, dzieckiem Boga. Żyjesz życiem, w którym jest sens. A jak jest z Tobą? Jezus Chrystus stał się człowiekiem, został ukrzyżowany, złożony do grobu. Po 3 dniach Jego grób był pusty. O tym fakcie Encyklopedia Brytanika mówi więcej niż o całym życiu Juliusza Cezara. A my uważamy, że to jest niemożliwe. Pascal powiedział takie zdanie. Dlaczego nie wierzycie w zmartwychwstanie? Przecież każdego dnia oglądacie większy cud. Małe 2 komórki połączone dają życie. Z czegoś tak, co prawie jest dla nas niezauważalne. Powstaje nowy człowiek. I co jest trudniej? Powołać takie życie do istnienia, czy przywrócić już całe ukształtowane ciało dorosłego człowieka? Tylko mówi, że to pierwsze narodzenie przez swoją częstość straciło swoją cudowność, a to drugie zmartwychwstanie przez swoją rzadkość stało się nierzeczą niemożliwą. Jezus przyszedł, żył jak nikt z nas. Został ukrzyżowany, złożony do grobu, zbudzony przez Ojca. I zrobił to wszystko dla jednego celu. Żeby mógł do Niego wrócić. Żeby mógł mnie obdarzyć swoim życiem. Jak to się może stać? Wiecie, jakbyśmy się cofnęli 50 lat temu, a ja bym wziął takie urządzenie i powiedział, że za chwilę będę rozmawiał z moim znajomym, który mieszka w Sydney, to byście się ze mnie śmiali, prawda? Jest taka możliwość pogadania z tym, który Ciebie stworzył, który podtrzymuje cały ten wszechświat, który coraz bardziej niszczeje, który niszczymy. Jest takie połączenie. Słowa prostej, szczerej, bez żadnej modlitwy. Jezus powiedział, to stoję u drzwi kołaczem, jeśli usłyszysz mój głos i otworzysz drzwi, wstąpię do Ciebie. Będę z Nim wieczerzał, będę miał relację. Nie wiadomości. Relacje. Czy otworzyłeś się w ten sposób? Na tego, którego grób jest pusty od ponad 2000 lat. Masz tylko jedno życie, więc nie przegraj tego jedynego życia. Po co żyję? Bóg jasno odpowiedział w osobie swojego Syna, ukrzyżowanego i zmartwychwstrzeszonego. Czy szczerze z Nim pogadasz? Boże, nawet nie wiem, czy jesteś. Ale jedno wiem, że często sobie z życiem nie radzę. Tak naprawdę nie wiem, po co tu jestem. Straciłem sens. Pomóż mi. Wystarczy? Robimy setki reportaży o ludziach, których taka szczera rozmowa zmieniła na zawsze. Po co żyjesz? Po co? Chciałem przez te 20 minut odpowiedzieć na to pytanie na podstawie księgi, która się nazywa Pismem Świętym, Biblią. To stawia Ciebie przed wyborem. Twój wybór, Twoje konsekwencje. Nie chodzi tylko o tu, o teraz, ale chodzi o wieczność. Gramy naprawdę przez te 70-80 lat o bardzo dużo. O wieczność.
z nim albo bez niego. Dostojewski powiedział, że piekło to jest miejsce, do którego Bóg już nigdy więcej nie zagląda. Wyobraź sobie świat, życie bez miłości, bez przebaczenia, bez radości, bez uśmiechu. To jest wieczność, której nie ma Boga. Po to Jego Syn przyszedł. Wszedł w naszą rzeczywistość. Żebyś był, żebym był w miejscu, w którym jest ten, który tak bardzo kocha Ciebie i mnie. Że nawet perspektywa krzyża i gwoździ go nie zatrzymały. Jak jest Twój wybór?